więc siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, tym razem dzisiaj rzeka, czarna nida i spróbujemy coś dzisiaj powędkować na tej wodzie. Jest 12 czerwca 2018, wtorek, dzień wolny od pracy, więc postanowimy dzisiaj wykorzystać dzień na odpoczynku, czyli wędkowaniu oto w tym miejscu. A więc zapraszam wszystkich starych swoich widzów oraz nowych na kolejną moją produkcję oto z tej rzeki. A więc zaczynamy. Jak widzicie, rzeka opadła, nie padało. Wziąłem płaszcz przeciwdeszczowy, spodnie przeciwdeszczowe w razie co, jakby miało padać. Trzy wędki, plecak i kosz do podbieraka oraz wiadro z zanętą. Krzesło i to jest cały mój wędkarski dobytek na dzisiejsze wędkowanie. Będę przepuszczał spławik bolonką, będę próbował złowić jakieś małe płotki i celem na dzień dzisiejszy będzie złowienie jakiegoś szczupaka. Wziąłem dwie spławikówki, raczej dwie gruntówki i jak złowię żywca, obydwie zarzucę z gruntu za zębatym. Tak jak powiedziałem, woda jest płytka, zobaczcie na zdjęciu. Zrobiłem zdjęcie, woda, stan wody 137, to widzicie, jest płytka, tu jest trochę głębiej, no i w tym miejscu nie będę chodził nigdzie, postaram się posiedzieć już przez większość dnia dzisiejszego wędkarskiego. Nie będę nigdzie chodził dalej, bo zobaczcie, ledwie tu dostałem się, wszędzie pokrzywy po szyję. Jak widzicie, jakoś tutaj wlazłem, dotarłem. Tu jest ubite, postawimy niżej krzesełko i zaczynamy wędkowanie. Na samym początku rozrobimy zanętę, niech dochodzi. Później przetrzemy, utworzymy kulę i zanęcimy. A najpierw wezmę, namoczę spożywkę, glinę z ziemią, niech dochodzi, rozłożę bolonkę i na sucho parę razy przepuszczę zestaw, żeby się dokładnie upewnić, w którym miejscu dzisiaj będę wędkował, bo wiecie, dawniej zawsze zarzucałem, nęciłem, a później wędkowałem, ale to jest rzeka, zmienia się, po prostu płynie woda, nanosi po prostu i zmienia się struktura dna na naszej rzece, więc biorę się za rozrabianie zanęty, niech dochodzi, a w międzyczasie przepuszczę kilka razy spławik i później zadecyduję, w którym miejscu już zanęcę tak na dobre. A więc bierzemy się za pracę, nie robotę, bo od roboty jest wiecie kto, no nie słyszę, koń i traktor. A więc rozrobimy najpierw spożywkę. Część spożywczą Pyza Bites, nie inaczej. Tutaj mamy ziemię z gliną oraz na dnie peleciki, garść peletów. Tu jest ziemia z gliną. A najpierw weźmiemy spożywkę. Później wszystko z sobą wymieszamy, przetrzemy. A ja to trochę namoczę.
Dobra, myślę, że starczy. Niech sobie wypije, żeby nie przemoczyć. Ona zaraz podesnie, wypije sobie wodę. Przesito przetrzemy, połączymy z ziemią, gliną. Dodamy pieczywa fluo i otworzymy kukurydzę. Zanęcimy tak fest, ale zanim to nastąpi, rozłożę bolonkę i kilka razy przepuszczę na sucho. Raczej z robakiem przepuszczę zestaw, żeby już dokładnie zobaczyć, w którym miejscu będę wędkował, żeby darmo nie stracić zanęty. A więc rozkładam bolonkę, bierzemy się za badanie struktury dna i w którym miejscu dzisiaj będziemy przepuszczać zestaw. Połączymy to, zaraz przetrzemy i wędkujemy. A więc przetarliśmy raz, połączyliśmy z sobą, zlepimy kulę, myślę, że będzie ok i zanęcimy sobie miejscówkę, a więc robię kulę i nęcimy. A więc zanęcimy, zrobiliśmy 7 kul, zanęcimy tutaj. Siedem kul zanęciłem tutaj blisko. Lepiej by było nęcić tam i tam łowić, wypuszczać do zakrętu, ale z tego względu, że złowię płotkę, jak mi się uda, i postawię dwie żywcówki tutaj na zakręcie i po prostu nie będę nęcił w miejscu, gdzie później postawię żywcówki, bo spławik by mi wchodził na przykład w jedną żywcówkę, nie? I po prostu nie nęciłem tutaj i nie będę przepuszczał do zakrętu, tylko już do końca dnia w jednym miejscu będę stawiał zanętę i wędkował, puszczając zestaw na siebie. Nie lubię tak po prostu spławika prowadzić na siebie, ale widzicie, to jest dzika woda, woda ogólna dostępna, otwarta, więc ciężko tutaj o stanowisko tak po krzywach, po szyję nie będę stał, żeby przepuszczać tutaj, więc na siebie będę przepuszczał zestaw, jakoś damy radę i jak uda mi się złowić jakąś płotkę czy uklejkę, postawię żywcówkę oto w tym miejscu. A więc zanęcone, przetarte, na później mamy jeszcze towar i teraz wiecie, bierzemy się za przepuszczanie zestawu. Zakładamy pinkę i w dniu dzisiejszym wędkujemy. Jeszcze picie, napije się, wasze zdrowie. Dobrze. I bierzemy się za wędkowanie, 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 jeszcze raz wędkowanie. I wiecie, zapowiada się pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu w pytę. Pomimo, że woda płytka, ale tak powiedziałem dla odmiany, dzisiaj spławiczek. Takie bardziej aktywne łowienie, przepuszczanie zestawu.
No i spróbujemy złowić jakąś płotkę i postawić żywcówkę. Postawić żywcówkę i złowić jakiegoś szczupaczka. A więc miejsce nęcone i przepuszczamy zestaw. Pierwsza ryba dzisiejszego wypadu, niewielka uklejka, ale ją założymy na żywca. Założymy ją na żywca. Jedyna żywcówka już stoi. Założymy dzwonek. Nie będziemy się przyglądać przecież wędce, jak będziemy prowadzić spławik. I tak prezentuje się pierwszy zestaw. Mój spławik podwodny, przypon za 35 cm, hak do zapięcia rybki. To jest wszystko przelotowo. Oczywiście spławik z brzęczykiem przelotowo i do tego na kółku fluorokarbon i oliwka 50 gram. I tak prezentuje się mój zestaw. To będzie leżało tak w wodzie, rybka będzie chodziła i na tej wysokości od dna będzie pracowała. Oczywiście założymy później, jak złowimy, większą płotkę, a na tą chwilę zakładamy tą uklejkę. Zapyszczek w tej pozycji. I zarzucamy na zestaw tuż niedaleko. O, niech stoi. Wkładamy. Naciągamy. O, niech stoi nasza jedna gruntówka na rybkę. I dalej przepuszczamy spławikówkę. Zmienimy tylko robaczki, bo przez tą uklejkę zostały wyżarte i chcemy złowić jakieś płotki takie do 15 cm i obydwie płotki założymy na żywca. Haczyk niewielki, 16. I dalej przepuszczamy w miejsce, które nęciliśmy. Zobaczymy, co uda nam się jeszcze złowić. Może jakieś fajne rybki podejdą. Nie ma gdzie indziej iść. Po prostu, bo jest woda bardzo płytka. Jeszcze prawdopodobnie dzisiaj mają być opady deszczu, więc będziemy siedzieć w tym jednym miejscu, bo widzicie, trawa jaka wysoka, tutaj nikt nie kosi, tylko co wędkarze udeptają, to jest takie przejście. A więc złowiłem dwie uklejki i obydwie wędki postawione na uklejkę. Jedna na uklejkę i druga też na uklejkę. I czekamy na pierwsze branie szczupaka, wędkując dwoma wędkami.
Dobrze, czekamy na branie szczupaka i odpoczywamy. I wiecie, jest pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu w pytkę. A więc ciągle cisza na tej drugiej. Zobaczcie, cały czas coś tam gania. Niewielka uklejka, to niemożliwe, żeby tak szarpała. Coś ją tam gania, ale czekamy na konkretne branko. I dopiero wtedy zatniemy. Zobaczcie. Musi konkretnie trzepać, wtedy popuszczę. Deszcz zaczyna padać, poprzykrywam wszystko. I wędkujemy. A więc siadamy wygodnie. Zaczyna padać. Przebraliśmy się. I żaden deszcz, żadna wichura, żadne załamanie pogody nam nie przeszkodzi w dzisiejszym wędkowaniu. Tak jak powiedziałem, kilka uklejek złowiłem. Obydwie postawiłem. I czekamy, czekamy, jeszcze raz czekamy i wędkujemy, czekając na konkretny odjazd. Naszym celem na dzień dzisiejszy jest złowienie jakiegoś szczupaka, coś w tym stylu, przy tak niskiej wodzie. Deszcz jest potrzebny, bo woda płytka.
i wiecie, wędkujemy. A więc tak, cały czas pada, weźmiemy, przerzucimy zestawy, zobaczymy co się dzieje. Założymy świeże rybki. Na tej jednej nie ma rybki, albo uderzył, albo się uwolniła. Założymy uklejkę. W tej pozycji i zarzucimy tutaj blisko. Dobrze. I teraz ta, co tak szarpała, zobaczymy czy jest rybka. Teraz spadła i widzieliście. Oczywiście założymy nową. Pogoda jest super na wędkowanie. Coś mi się tu zawinęło pomału, żeby się nie poślizgnąć. Założymy kolejną w tej pozycji. Zarzucimy tutaj, niedaleko. O. I niech stoi. Dobrze, siadamy. I wędkujemy dalej. Naszym celem jest na dzień dzisiejszy złowienie jakiegoś szczupaka. Wyholowanie, złowienie. Dwie żywcówki zarzucone. Uklejek mamy pełno. Zobaczcie. Widzicie, uklejek mamy. I teraz czekamy na branie. A więc cisza, spokój.
Zobaczcie jak daje. Cały dzień ma padać, ale nam to nie przeszkadza w wędkowaniu. Obserwujemy wędki, czekamy na konkretny odjazd i w tą pogodę wędkujemy. Pogoda nie rozpieszcza. Cały czas pada, pada i pada. Zobaczymy, która jest godzina. Najwyżej wcześniej przyjedziemy. Reprezentacja gra o godzinie 17. To do 14 posiedzimy. Jest godzina 8:08. Posiedzimy do 14:00 i na reprezentację pojedziemy do domu, obejrzymy sobie mecz polskiej reprezentacji, a na tą chwilę wędkujemy dalej. A więc cały czas pada, grzmi. Zobaczymy nasze zestawy, jak to się prezentuje. Dobrze. Jedzie przelotowo. Rybka cała. Zarzucimy. Postawimy tu. Drugą. Dobrze. Postawimy drugą. Niech stoją. I siądziemy i wędkujemy dalej w tą deszczową pogodę. A więc widzicie, mi cały czas pada, pada i pada, a my siedzimy i wędkujemy. Nie przeszkadza nam to w łowieniu. Tak jak powiedziałem, pogoda nie rozpieszcza, ale nikt nie mówił, że wędkowanie będzie lekkie i przyjemne i miłe. I właśnie taką pogodę dzisiaj będziemy wędkować
Widzicie, nie zapowiada się to wszystko, żeby przestało. I ciągle pada, pada i pada. A jak ja to mówię, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję i po prostu możliwości na złowienie czegoś. Tam coś szarpie na pierwszej, ale to ma pojechać konkretnie. Wiecie, wędkujemy dalej pomimo tej niekorzystnej dla nas pogody, ale i tak jest pytkę. Przecież to w ogóle dzisiaj nie przestanie. Widzicie, pada cały czas, pada, pada i pada. Ale i tak jest pięknie, pięknie i pięknie. Czekamy na branie. Obserwujemy dwie nasze szczytówki. Kowrotki z wolnym biegiem. Dwa takie same. Wielkość 500. I dragon zielona. I druga dama firmy Dam, wędki o długości 3,60. A na tą chwilę wędkujemy w tą deszczową pogodę, próbując coś złowić. A więc na chwilę ustało. Drobny kapuśniaczek teraz pada. Właśnie przerzuciłem zestawy i wędkujemy dalej. Burza przeszła, konkretnie padało, ale widzicie, jest pięknie na tej miejscówce i dalej wędkujemy. Posiedzimy, tak powiedziałem, do 13-14 i wrócimy wcześniej, jak nic konkretnego nie będzie się działo. Obejrzymy, tak powiedziałem, reprezentację Polski. Ostatni mecz przed Mistrzostwami Świata. A na tą chwilę wędkujemy. Wykorzystujemy moment, że pada drobny kapuśniaczek. A więc tak, ustał deszcz. Ja zaraz ściągnę jedną z wędek i spróbujemy złowić jakąś płotkę. Jakąś płotkę spróbujemy złowić i założymy na jedną. Zdejmiemy uklejkę, na jedną założymy płotkę i na drugą założymy płotkę. A więc zaraz ściągam i na spławik trochę połowie, bo godzina już prawie 11. I wykorzystamy moment, póki nie pada. A więc udało mi się złowić krąpika. Zobaczcie. Krąpik, płetwa powinna mieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, 21 promieni. Widzicie? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, leż ma więcej. Widzicie, i to jest krąpik. Oczywiście odpłynął i wędkujemy dalej, spróbujemy złowić małe płoteczki.
Oczywiście jedna wędka z gruntu ściągnięta. Powolno wędkować na dwie. Później zanęcimy resztę. I tak powiedziałem, wcześniej wrócimy do domu. Obejrzymy meczyk. A na tą chwilę przepuszczamy nasz spławiczek. Chyba zaczep. A więc na tą chyba jest branie. Zobaczcie. Szarpie. Popuścimy. Poczekamy chwilę. Zobaczymy, czy było branko. Bo wcześniej złowiłem płotkę, założyłem, zęby są. Było coś tam. Branie było, to już znakiem tego, że jest w porządku. Dobra, zakładamy naszą płotkę i z powrotem zarzucamy nasz zestaw. Dobrze, mamy zarzucone obydwie na płotkę. Złowiłem dwie płotki małe, obydwie zarzucone na płotkę i wędkujemy, czekając w końcu
na jakiegoś szczupaczka. A więc 11:30 ściągniemy zestawy. Zobaczymy, czy rybki są. Oczywiście widzicie, płotka jest. Zarzucimy. Jedna postawiona, teraz drugą. Chmura znów chyba idzie. Druga tak samo cała. Kładziemy zestaw niedaleko za roślinnością. I dalej czekamy. Jeszcze mamy 1,5 godziny łowienia. 13:30 mam sprzęt do domu i tym wrócę. Zmontuję film. Jeszcze dzisiaj i obejrzę meczyk. A na tą chwilę wędkujemy, wędkujemy i wędkujemy, dopóki przynęta w wodzie. Jak ja to mówię, mamy możliwość złowienia rybki. Chmurka tam idzie na mnie. No najwyżej znów zacznie padać i będziemy moknąć. Jest 12:10. 13:30 będę miał sprzęt do domu, a na tą chwilę bolonkę już złożę. Pomału się będę pakował. To jeszcze gruntówki dwie zostawię, a na tą chwilę bolonka mi już nie będzie potrzebna. Większość dzisiejszego wędkowania łowiłem dwoma gruntówkami. Jedno jakieś tam branie było, ale takie słabiutkie. A więc ta chmura coraz ciemniej się robi. Czuję, że chyba będę w deszcz musiał iść do domu. No ale zobaczymy. Na razie to wypuszczę rybki. Ta jest żywa, ta też żywa. Pomału zwijamy swoje zabawki. Wypuczamy wiadro. I mamy jeszcze niecałą godzinkę, tak powiedziałem, na wędkowanie. I chyba zmoknę, ale co zrobić? Ja nie wybieram sobie pogody na ryby, tylko po prostu jadę na ryby, gdy mam wolno. A więc tak, 12:40. Na tym zakończę dzisiejsze wędkowanie, tak powiedziałem. Wrócimy wcześniej do domu, zgramy film z dzisiejszego pobytu nad wodą, no i obejrzymy mecz naszej reprezentacji. Korzystając z okazji, chciałem wszystkim podziękować za subskrypcję mojego kanału, lajki, komentarze.
Dziękuję Wam serdecznie. Korzystając z okazji, chciałem pozdrowić mojego kolegę z pracy, Kamil Januchta. Dla Ciebie pozdrowienia. Tak dalej, a nie będziesz do emerytury ze mną się w pracy nudził. I na tym koniec dzisiejszego wypadu, tak powiedziałem jeszcze raz, dziękuję za subskrypcję mojego kanału, lajki, komentarze. I do następnego. JEŁK. Ole, ole, ole. Siema. Pyza. I ściągamy nasze sprzęty i udajemy się w podróż do domu. Tak jak mówiłem, priorytetem dla mnie dzisiaj było złowienie szczupaka. Ryba w ogóle nie na braniu. Woda opadła, bardzo mały stan wody. Tak jak mówię, przy małej wodzie tutaj słabo jest z rybkami, a brania szczupakami się nie doczekali, a miał być tak w tytule: na szczupaka pyza. A więc idziemy do domu, nie ma to tamto, do następnego, mój szczupaku.